Patrycja Jęczmionka, zapraszam na serwis lokalny w Radiu Rodzina. Na co dzień pracuję w mediach katolickich. Ale ja się stresuję. No właśnie, widać. No niestety widać. Mam na imię Żanna. Na co dzień pracuję w jednym z wrocławskich mediów. Ewa, jestem polonistką, ale studiuję dziennikarstwo dlatego, że szukam poezji w świecie i w nas. Jestem Marek, jestem zakonnikiem, duszpasterzem akademickim. Nie, a gdzie stoi? Gdzie stoi? Gdzie stoi? Torbę daj. Zobacz, jak ona będzie, jak stoisz tak, to ona będzie rozmawiała z tobą tak. Nie, musisz się przysunąć do tej kamery, tak, jak najbliżej. Mam na imię Dorota, na co dzień pracuję z studentami zagranicznymi. Mam na imię Ania, na co dzień pracuję w kancelarii adwokackiej. W lewo, w prawo, znaczy moje lewo, wasze w prawo i do góry, do góry, do góry. Ale lepiej się taką kamerę kupić nową, to samo body kosztuje około 100 tysięcy. Naciskamy przycisk, z tym, że tak, ponieważ ta kamera jest w każdym momencie gotowa do nagrywania, to też różni ją od zwykłych kamer. Nie, to jest wielowarstwowa płyta Blu-ray z możliwością nagrywania i kasowania, to jest płyta wielokrotnego zapisu. Słuchajcie, Michał dzisiaj z Anią przygotowują temat, zaraz będą jechać na zdjęcia. Aniu, czy możesz powiedzieć dwa zdania, o czym będziesz robić temat? Orkiestrze Świątecznej Pomocy, orkiestra rusza jutro, dzisiaj będzie zapowiedź, co się dzieje, gdzie warto pójść, dlaczego warto pójść, kto zbiera, co. Taki informacyjny temat po prostu. Tam wszyscy byli zachwyceni i piątą wartą. A za emisję odpowiada właśnie pan. Nie za emisję, tylko za to, żeby to wszystko hulało. A tak naprawdę to telewizja jest za tym czy za tą ścianą. To jest telewizja. To jest tak zwany gorący pokój. I klima tu jest. A dlaczego tu jest tyle kamer? To są trzy, żeby były trzy ujęcia, mówiąc tak najprościej. Słucham? Ile osób jest w trakcie programu? Tutaj? Trzech operatorów. Tak, no i prowadząca. Bądź jak jest rozmowa, no to wtedy dwie osoby, plus dwie osoby jeszcze, bo siedzące obok. Przeprowadziłam studentów. W komputerze właśnie ładujemy materiały do faktów. Mhm. Właściwie to nie materiały gotowe, tylko są montowane później. Mhm. A tutaj sobie gramy w fakty. Jak powie start, to robię węc. I takie coś leci. I to mamy już czołówkę faktów naszych. Wczorajszych zresztą. Łączy nas wspólna pasja, dziennikarstwo.